która też może być własną rodzinę, albo będą nawet na tym przykładzie trwają dłuższe sakramentu małżeństwa, czyli jest 50-lecie na księża, także mają swoje dłuższe. Tutaj razem z nami jest kanonik Ryszard Hajda, który z tej parafii pochodzi. Już mówiłem w ubiegłym mieszkał w kamienicy na skrzyżowaniu Krakowskiej i Nadbrzeżnej. Teraz nie ma sobie zdjęcia po tej kamienicy. Ale właśnie tutaj w 1964 roku, kiedy przyjmował święcenia kapłańskie, w tym roku też powstała parafia. To jest sprawa Tadeusz Kisiński. Tu był wydelegowany. Na ten obszar oczywiście ta kolejka się może być była nielegalnie. Funkcjonowała, ponieważ Urząd Bezpieczeństwa nie chciał się zgodzić na powstanie nowej parafii, czyli nie chciał tutaj mianować za Tadeusza na proboszcza. Stąd też nieoficjalnie był proboszczem parafii. Pełnił te funkcje. No i akurat się złożyło, że ksiądz Ryszard w tym samym roku miał swoje święcenia kapłańskie. I obchodził swoje ucznie, obchodził swój jubileusz, szczególnie Wilkowie. W ogóle tam Wilkowie to proboszcze. Wilków to jest wielu z nas kojarzy z miejscem, z kościołem, w którym była bardzo czczona Matka Boża Znaków Fatimskich. To były te słynne nabożeństwa fatimskie, przyjeżdżał przez profesor Józef Swastek z Wrocławia. I tam właśnie ksiądz Ryszard ten kult Matki Bożej Fatimskiej bardzo propagował, czci Maryję. Dzisiaj jest w naszym kościele, wraca do źródeł, wraca do miejsca, skąd wyszedł. I dzisiaj chcę w tym kościele Panu Bogu podziękować za swoje kapłaństwo, ale też myślę, że chcę podziękować też Panu Bogu za ludzi, których spotkał w swoim życiu, za swoich rodziców, swoje rodzeństwo, swoich bliskich, przyjaciół, którzy go otaczali w swoich parafiach. Może wielu z nas także jeszcze pamięta księdza Ryszarda pięknego i młodego, teraz został piękny, ale właśnie dlatego dzisiaj chcemy to Panu Bogu dziękuję złożyć. Razem z księdzem kanonikiem Ryszardem jeszcze jest z nami ksiądz rektor, który wypowiedział do Szerzenia Duchownego we Wrocławiu, ksiądz Kasper Raski, ksiądz rektor wygłosił kazanie. Oczywiście jest z nami ksiądz profesor Bogusław Drożdż, od jutra proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski. Też to osoba, człowiek orkiestra. Miał wiele funkcji, pełnił wiele funkcji, no i też i dalej na wiele funkcji ważnych w naszej decyzji. Też się cieszymy, że też na ten raz chcę Panu Bogu za to podziękować. Oczywiście jest z nami ksiądz Tomek, tutaj też się ja dokładam. Dołączam do niej ofiary przyświętej i teraz bardzo prosimy księdza Ryszarda, żeby przewodniczył naszej grupie. Witam jak najserdeczniej wszystkich bliskich memu sercu zebranych tutaj w sanktuarium świętego Jacka w naszym klasztorze piastowskim w Legnicy. Mszę świętą prawie jako dziękczynienie za pół wieku kapłaństwa, które tutaj się rozpoczęło, święcenia przyjąłem. W ubiegłym piątek minęło 50 lat. 22 czerwca 68 roku tam przy Ambonie leżał krzyżem, gdy śpiew był litanii do wszystkich świętych. Dziękczynienie za powołanie, za kapłaństwo, za wszystkich, którzy nas w tej drodze spotkały, za nas tu obecnych wszystkich, ale i za zmarłych, za moich rodziców, ale i za świątobliwego proboszcza parafii Trójcy Świętej, księdza Tytusa Kończyka i jego mamę Marię. Za wszystkich zmarłych, których spotkałem w swoim życiu, czy to w Waliniu, czy w Ziemlicach, czy w Złotoryi, czy w Wilkowie.
ósma. Dziękczynienie Panu Bogu za wszystkie łaski, jakie mi udzielił w życiu kapłańskim, ale i przeproszenie Pana Jezusa za wszystkie zmiewania, za wszystkie niedociągnięcia, za wszystkie winy, za wszystkie grzechy. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie, z czystym sercem złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam. Myślą o czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przez to błagam najświętszą Panią i zawsze dziewicę. Wszystkich aniołów i świętych i Was. O modlitwę za mnie, do Pana Boga duszę. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Od jej męczności wspomniał moje imię.
cień swej ręki nie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim pouczaniu. I rzekł mi: Tyś sługą moją, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda Boga mego. Sławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie kształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. I rzekł mi: To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla Boga, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże. Pokój przyjdzie ten, któremu nie jestem godny związać z sandałem.
została przekazana do Łukasza w tym stanie. Oto słowo Boże. Kiedy w ukryciu nabierałem kształtów utkanych wewnętrznie.
Ponieważ każdy z nas, będąc wybranym przez Boga, otrzymuje najważniejsze powołanie. Powołanie do świętości. To pierwsze, podstawowe i nie ma od niego ważniejszego. Tę swoją drogę do świętości możemy realizować w różny sposób. I przed każdym z nas Pan roztacza jakąś propozycję. Jest to stan, który wybieramy. Jest to podejmowanie codziennych obowiązków zgodnie z tym stanem, ale reprezentując Chrystusa, stawać się doń podobnymi. I przed każdym z nas Pan ten wybór roztacza, On wybierając nas najpierw, ale pozostawiając nam wolność w odpowiedzi na tę propozycję. Wśród tych wielu propozycji pojawia się też ta, której Jubileusz w sposób szczególny dzisiaj obchodzimy. To przyjęcie sakramentalnego kapłaństwa, aby stając się podobnym do Chrystusa, samemu dążąc do świętości, do niej także innych prowadzić. Jakkolwiek Pan Bóg nas wybiera, to odpowiedź na ten wybór pozostawia naszej wolności. Próba zgłębienia tajemnicy. Nie próbuj, jeśli w pierwszej zawracać biegu, że nigdy nie próbował bezskutecznie. Zrozumieć nie próbuj. Nie wnikaj, jeżeli uprzednio przekraczać siebie, nigdy nie musiałeś do głębi. Zbyt głęboko nie wnikaj. Nie myśl, gdy wcześniej bezładzie myśli siebie, szukając nigdy nie ginąłeś. Za wiele nie myśl. Raczej uwierz, na Bóg rozumie, wnikając w myśl, że stworza bezkresną, nie przekreślając, a przyjmując tajemnicę wyboru, wielką tajemnicę wyboru. Jeżeli przypomnimy sobie historię Samuela, to zanim właściwie odczytał głos wołającego Boga, mylił ten głos z głosem tych, którzy mu towarzyszyli. W sercu każdego z nas Pan Bóg przemawia, budzi wewnętrzny niepokój, w jaki sposób próbuje natknąć. I każdy z nas w swojej wolności próbuje ten głos odczytać. Nie inaczej jest także u tych, którzy odczytują w swoim sercu wołanie Boże, pójdź za mną. Bądź tym, który będzie innych prowadził do mnie. O czcigodnym księdzu kanoniku, który obchodził dzisiaj jubileusz, wiemy na pewno, że ten głos odczytał i zrealizował później, bo poszedł do seminarium w wieku 28 lat. Różne są drogi Pana i czasami trudno jest odczytać jego głos. Ale każdy z nas, oczekując powołania do świętości, podobnie jak sam, winien odpowiedzieć Panu Bogu: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Każdy, kto słyszy w swoim sercu powołanie do realizowania świętości, wybiera sposób. I wśród tych sposobów, jak sobie powiedzieliśmy, jest także droga Chrystusowa. Służba obecnie. To trzeci z akcentów naszego rozważania. Jeszcze brzmi w uszach mych śmiech chrzczonego dziecka. Ten wylany życia dar, który je rozświetla, a tu trzeba mi dalej iść. Ciało skrócić ziemi, wyjść naprzeciw, prochem skryć, żal za radęcami. Potem przed ołtarzem znaleźć raz, zapaść serca bicia. Młodej parze łas się dać, co złączy ich życia. Zaraz chwytam dłonią Ojca Świętego, który tam oddaje, gdy powieki świat zasłonią, życia blask zapali. Być wszystkim innym życiem, jednym wśród wielości. Dar czynione swoim życiem, świadczyć o miłości.
Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby obecniać Chrystusa. Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi imię moje, tam ja jestem pośród. I to pierwszy, być może najprostszy ze sposobów uobecniania naszego Zbawiciela. Niemniej on sam obiecał nam, że pozostanie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I pozostanie u siebie w tajemnicy Eucharystii. W niej obecnia się jako żywy i prawdziwy, i to dla nim ustanawiam tych, którzy mają Eucharystię sprawować. Tak to wymyślił Chrystus. Zatem ci, którzy odpowiadają na jego powołanie i wybierają drogę kapłaństwa, są sługami Eucharystii. Tymi, którzy szacując sakramentami Chrystusa, w sposób szczególny sprawując Eucharystię, obecniają jako żywego. To wielka tajemnica, ale tajemnica, której możemy żywo doświadczyć. Szczególnie tutaj, w tym miejscu, kiedy tajemnica ciała Chrystusa zostaje w sposób szczególny i specyficzny ukazana wiernie. Święty Piotr powie kiedyś Chrystusowi: Panie, pójdę za Tobą, nawet życie oddam za Ciebie. Jezus tak chwilę zastanowiwszy się, Piotr, czy ty wiesz, co ty do mnie mówisz? I każdy z nas, odpowiadając na wezwanie Chrystusa, nie jest do końca świadomy służby, jaka przed tym staje. Tych, którzy zakładają rodzinę, jak wygląda zrodzenie i wychowanie dzieci. Tych, którzy podejmują różne posługi zawodowe, świadcząc miłość bliźniego, w jaki sposób będzie to wyglądać w życiu. Wreszcie my, którzy decydujemy się na drogę kapłaństwa, nigdy nie jesteśmy u jej początku do końca świadomi, jak wielka to służba. Ta Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Pan Bóg zechciał zostać z nami, a jednocześnie pozostawia nam tych, którzy Jego nami obecnie. Ta Eucharystia jednocześnie jest wskazaniem, jakże wielka to tajemnica, a jednocześnie naśladowanie Chrystusa, jak wielkim wezwaniem jest do tego, by być sługą nad to sługą. Świadectwo miłości to ostatni z akcentów naszego rozważania. Miałem być wszystkim dla wszystkich. By w tym zagmatwanym świecie, tym, który mnie zrodził, odnaleźć i przywrócić przynajmniej niektórych. I chciałbym być wszystkim dla wszystkich, usilnie szukając w zagmatwanym świecie, tym, który mnie otacza, by przyprowadzić przynajmniej niektórych. Nie zdołałem być wszystkim dla wszystkich. Nieraz tracąc siebie w zagmatwanym świecie, tym, który często zatraca, odnajdując tych, co wyciągnę w ręce. Chrystus, który zostaje wśród swoich wiernych, uczy ich, że ich życie ma być poświęcenie. Każdego z nas bez wyjątku Chrystus że mamy umierać dla siebie i żyć dla innych. Sam to zrobił i zaprosił nas do tego, byśmy go naśladowali. Każdy uczeń Chrystusa, każdy chrześcijanin, który odczytuje swoje powołanie do świętości, winien także, naśladując Chrystusa, uczyć się oddawania życia. Jezus dzisiaj od nas, tutaj mieszkających, nie wymaga ofiary, która będzie bohaterską śmiercią. Ale zaprasza każdego z nas do tego, aby umierać na co dzień dla siebie, by żyć dla innych. Rodzice, rezygnując z siebie, żyją dla dzieci. Ci, którzy podejmują służbę na rzecz drugiego człowieka, rezygnują z siebie, by być dla drugiego człowieka. Podobny wymiar służebny ma kapłaństwo, które jest poświęcone.
służący obecnie wydawać świadectwo miłości. Dzisiaj w sposób szczególny skupiamy się wokół księdza, który 50 lat temu w tej świątyni przyjął sakrament dla Państwa. I osobiście o tym księdzu mogę ze śmiałym czuć, że był tym, który wskazywał sobą Jezusa, który dobrze odczytał wybór, który zbytnio nie zgłębiał tajemnicy, który podejmował codzienną siłą służbę, aby zaświadczyć o miłości. I który, tak myślę, nie chciałby, aby mówić tutaj o nim, ale żeby przez niego mówić o tym, który go powołał, o Jezusie Chrystusie. Jemu nie będą dzięki za każdy dzień życia księdza Ryszarda. Jemu niech będą dzięki za każde poszczególne dziecko, błogosławione małżeństwo. Nadto powiem to z pełnym przekonaniem. Za wszystkich tych, którym pomógł odczytać powołanie do życia zakonnego, do kapłaństwa. Wreszcie za wszystkich tych, którym pomógł odnaleźć drogę do Jezusa. To wielkie dzieło. I za to Bogu niech będą. Pozwól mi wniknąć w tę rzeczywistość, którą z dnia przede mną rozpaczasz. Pozwól zrozumieć wszystkie te słowa, które sobą we mnie otwierasz. Odkryj przede mną mnie tajemnicy, bym w Tobie swoje źródło odnalazł. Amen. Zapraszam. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za księdza kanonika Ryszarda, który przeżywa
Jana Karola z okazji imienin. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w sposób szczególny z tej wspólnoty parafialnej, aby nie zabrakło głosicieli dobrej nowiny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych naszych rodzin, zmarłych z rodziny księdza Ryszarda, a w sposób szczególny za polecany tutaj Eucharystii Jana oraz zmarłych z rodziny Lukowskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej świętej liturgii, abyśmy swoim życiem oddawali chwałę Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty powołujesz ludzi do zadań w swoim królestwie, pokazując przez to swoje wielkie miłosierdzie. I słuchaj naszych, który w sprawcie orędownictwem świętego Jana Chrzciciela zanieśliśmy do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Tobie składamy, Panie, o
Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty, jaką wybrałeś uświęcającą. Uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi. On jeszcze w łonie Matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a Jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z prorocków wskazał Baranka, który gładzi grzechy świata. Jan ochrzcił w Jordanie Twojego Syna, który chrzest ustanawiając tam wodzie mocy uświęcenia. Aż w końcu Jan świadczył światłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi.
daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodnicą Przewodnicą Marią, ze świętym Józefem i Opiekuńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem, świętym Jackiem, naszymi patronami czczu i wierzchowania i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku modowali się do Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Oto Baranek Boży, który kładzie grzechy świata, błogosławieni, który zostali wezwani na Jego uczczę. Amen. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
Niebieskiego Baranka prosimy Cię, Boże, aby Kościół czerpiąc dary z narodu świętego Jana Chrzciciela ustał w pracę swojego odrodzenia w Chrystusie, którego przyjście Jan zapowiada przez Chrystusa Pana naszego. Parafii kroczy się dalej. Przypomnijmy, że w piątek oczywiście nie wieczorem zapraszamy dla Państwa pokutne oraz całodobną adrozę w udział sakramentu. Zachęcam bardzo do wzięcia udziału w praktykach pomocnościowych. W sobotę wieczór w Radzie Rzeszowa jeszcze jest kilka innych miejsc. Zapraszamy. To jest wyjątkowo pielgrzymka. Zawsze modlimy się w przypadku Bożej łaskawy, ale również mamy spotkanie takie wegetacyjne lasu za świnami, dlatego zachęcamy też do wzięcia udziału. Wyjazd w sobotę o 9 kosztuje 70 zł. Zapisy na Krystię, nie wiem, zapraszam. Jutro zmiany personalne naszej diecezji, z naszej parafii przychodzi ksiądz dodatkowy, ksiądz Paweł Adres. Przywitamy go oficjalnie w przyszłą niedzielę o godzinie 12. Piątek przypada z południa świętego apostoła Piotra i Pawła w Krakowie od 12. Od 2 lipca będziemy się używali w naszej parafii ważne wydarzenie, drugą rocznicę oddania do publicznego kultu przyczelnictwa Ciała Pańskiego. Z powodu ważności wydarzenia ten dzień będzie także dniem dziękczynienia za 50 lat istnienia naszej parafii. Traktujemy jako bardzo ważny początek naszego świętowania. Serdecznie w naszej parafii zapraszamy do wspólnej modlitwy, wspólnego dziękczynienia. Czym jest parafia? Parafia to Ty. Tworzy tej parafii. To nie są budynki, to nie są struktury, nie są ulice, ale to jest człowiek, który współtworzy swoją parafianę, dlatego dziękuję za Ciebie, za Twój skład w tej parafii, za Twoją modlitwę, Twoje budowanie Twojego chrześcijaństwa. Dlatego zapraszam serdecznie wszystkich, aby podziękować sobie za Ciebie nawzajem. Za to, że ta wspólna parafiana tworzyła także za ludzi, którzy już odeszli, duchami, którzy tutaj włożyli wiele serca, tworzenie parafii w Chińskich. Bardzo wiele często powtarzał, że kiedy tworzyła się tutaj parafia, był ogromny entuzjazm parafia w tworzeniu nowej parafii. Ogromny entuzjazm. Wielu ludzi, może nawet poszedł do rodziców, albo może nawet się może jeszcze osoby pośród tego naszego grona, które pamiętają, że tak samo połączyły wielkie dzieło budowy wspólnoty. Dlatego jest Panu Bogu chcę dziękować. I też jest około się łączy, szczególnie niektórzy do Pana Boga odeszli z drugiej strony. W naszej dzisiejszym dziewczynie będzie towarzyszył, będzie przewodniczył biskup Marek Mędry. Księże kanoniku, może proszę lepiej usiąść, bo tak, żeby nie dla siedzący. Bardzo się cieszę, że mogę w imieniu nas wszystkich też wyrazić ogromną wdzięczność Panu Bogu za swoje kapłaństwo, za swoją posługę. Pamiętam się z tej wielkiej miłości do Matki Bożej Matki, z tego takiego wielkiego zaangażowania w budowaniu tego sanktuarium i w głowie właściwie to jest takie się jakoś najbardziej spaliło. To i to Państwo wielkowe, ale tam powiedziałeś na początku, bo byłeś w wielu różnych placówkach. 50 lat minęło, miejsce na świecie nie było, bo rodziło się rok później. A Ty już byłeś księdzem, już byłeś w Trybunie Bożym. Ludziom, to jest nasz pośrednik bardzo mocno, ksiądz rektor, który jest bardzo wdzięczny za wygłoszone słowo. Czego życzymy? Jeszcze mamy wiele do zrobienia, jeszcze trzeba wiele spraw i intencji omówić. Jeszcze jest wiele spraw, które musimy Panu Bogu przedstawić. Dlatego wierzę kanoniku, robimy co możemy. Masz pracę więcej czasu, bo jest to wiele emerytów, czasu na modlitwę, na medytację, dlatego bardzo prosimy, abyś się modlił za nas i mam prośbę szczególną. Ponieważ tutaj się świętujesz w tym kościele, dlatego bardzo Cię proszę, żebyś pamiętał, aby modlić się o to powołanie, bo się trochę nad naszą parafią nie modlę chyba zamknęło. Bo od 12 lat nie mamy powołania o Pańskich zakonów. To jest tutaj podleżenia grzecznego, co roku ktoś wychodzi. Proszę bardzo, że to zerda.
powołanie do Kongresu, tylko że widocznie się jeszcze młodzi ludzie przyczajają, nie są pewni odpowiedzi. Stąd też bardzo Cię prosimy, żebyś modlił się, żebyś tutaj stawił sobie ten następny, ponieważ jesteś krajanem, mieszkańcy tej parafii, stąd pochodzisz. Dlatego tym bardziej jakoś tak kładę się na serce, żebyś te powołanie pomodlił, żeby to w końcu ruszyło. Mam obowiązek tego cudownego artystyczne, no ale jeszcze widzę, że jeszcze nie dogrzeło, mam nadzieję, że już będzie na pewno lepiej, a już na pewno nie będzie gorzej. Bardzo proszę przyjąć od nas taki, no powiem tak, zabezpieczam się z tą intencją. Zawsze może, także księża kanoniku, tutaj od nas wszystkich, proszę przyjąć te drobnostki. Może kochani autobusem i wziął ze sobą 35 chlebów.
prezent wielki, serdecznie dziękuję księdzu. Moi drodzy, Bóg zapłać za przybycie, ja tutaj widzę, i moja siostra Sasza, nie widzę ją w tej chwili może, jest, moja siostra Sasza, która z trudem, blisko tutaj, przy kościele mieszka, ale jako nauczycielka, jako katechetka, długoletnia, która pierwsza w Legnicy, jeszcze był Wrocław, jak decyzja wrocławska otrzymała od arcybiskupa rok przed śmiercią kardynała Kominka medal za katechizację. 18 lat była później, gdy skończyła swoją dydaktykę jako nauczycielka, była katechetką. Cieszę się bardzo, że są siostrzeńcy z rodzinami. Drugą siostrę również tam, jeżeli jest parafian z Wilkowa. Widzę tutaj, są wszyscy, moi drodzy, bez względu na to, a serdecznie proszę do centrum Jana Pawła II, to jest przy kościele Królowej Polski, tutaj w Legnicy, ulica Kardynała Wyszyńskiego 1. Serdecznie proszę na posiłek i tam sobie porozmawiamy. Wszystkich z ulicy Wojnowskiej, z dawnej ulicy Malowskiego, moich sąsiadów, od Królowej Polski, z parafii świętego Jacka, nawet świętego Jana, są z Nowego Kościoła, z Wilkowa. Wszystkich zapraszam na biesiadowanie. Przy wyjściu z kościoła, tutaj świętego Jacka, będą rozdawane pamiątkowe jubiluszowe obrazki. Panie Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Przyjmijmy Boże błogosławienie. Błogosławił wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.